Ale nie tam twoje, ale mojej dziewczyny nikt nie użył. No Patka, nie? Czy nie? Ej! Nie, Marek, nikt nie użył imienia królowej. Dobra, no to dziwne. Królowej? No bo ja powiedziałem Eli, już przestałem kryć jej imię w jej obecności. I dziwne, że Ela nie zaczęła pisać o niej, że to z imienia w końcu. Kodo cię. A chcecie w ogóle się ujawnić jakoś, czy... Ja już zdecydowałem się, że imię jej warto już by było, żeby było no, znane w internecie. Więc nie będzie anonimowa żadna jakaś byle kto, tylko że będzie miała już swoje imię. No to jest moja decyzja. No to jak, to jak ma na imię? Nie powiem. Sami sobie szukajcie, pytajcie, ale... Nie, nie powiem. Na razie jeszcze chcę sobie jakaś tajemnica była. Ale ty jesteś taki strasznie zestresowany, jak ty z nami rozmawiasz. No. Strasznie. Mi się wydaje, że przez to, że jesteśmy ładne i Marek się... Nie. Marek zawsze się przed nami wstydził, nawet jak gadaliśmy prywatnie, to... Całkiem jeszcze mi idzie ta rozmowa, bo ja się jąkam, albo w ogóle nie idzie mi przełknąć słowa przez gardło. Ale ty się zawsze przy nas wstydziłeś. Zawstydzamy cię, warszawianki. Nie, no to... Dlaczego nie? No to przecież ja widzę, że ktoś jest ładny, fajny, ten... No to co, nie potrafię tego docenić, że nie zauważyć, Jak to się mówi? A to sama, Jany się komplementuje? No. Słucham? Jany się do ciebie odzywał? Janys? Nie. Janys ostatnio do mnie pisał, że chce zdjęcie cipy Eli. No to... No to ci powiem nawet kiedy teraz, odszukam tą wiadomość. Ja bo pijany nie... do mnie dzwonił o 5 rano i mi to mówił, że pisał. O, już jest, 9 sierpnia. Ja tutaj mam. 3:44. No. Nie, w ogóle. A wtedy mnie o 5 rano. Za niego. Ale on jest zjebany. No. Ja myślałam, że on jest aż tak zjebany, kurwa. A co się w ogóle z nim dzieje? Czy już szajba była odpierdana na konkretnie jakoś? Teraz jest w cugu alkoholowym i narkotykowym, bo dowiedział się, że mam chłopaka. A. I on dowiedział się, że moim chłopakiem uprawiałam seks i się załamał. A ja widziałam jego zdjęcia, że on tam na siłownię chodzi, że chudnie. Co? Czy to były jakieś nie mogę zdjęcia, tu dodawać. No, no, jak ja jest kurwa chleje, on nie chodzi na żadną siłownię. Jak on jest kurwa gruby, jaki był. No ale jednak sobie na boczny patrzy może. Teraz załamuje się. No tak, ale Marek przecież wie, że nigdy bym nie była z nim. Dobra, to zaraz będzie, czekajcie. No ale właśnie, podoba ci się jego charakter, że mi się nie podoba, że on w tym sposobem sobie nie zyska żadnej sympatii od jakichś osób. On ma okropną, on jest egoistą, strasznym i on w ogóle absolutnie nie. To jest osoba raczej, której trzeba omijać, a nie w jakiekolwiek relacje z nią wchodzić. Już ci dali uprawnienia, już możesz stawiać. Ja myślałam, że on jest inny, ale... Wydaje mi się, że jak on mnie zablokował ostatnim czasem, to wymazał całą historię tego, co pisaliśmy do siebie. No tak jest. No bo ja tam mój adres mu podałem, bo on chciał mi jakieś leki wysłać, ale widzę, że historii już nie ma tego, co to jest, kurwa, to mam na Instagramie. On nie wysłał, bo... On chciał mój adres, no to tylko, żeby mnie odwiedzić i zrobić mi jakiś problem. Na komputerze nie ma. Czekajcie, kurwa, dzwonię do... No tak. Przecież to jest frajer jebany. Tak, weź. Ja mu mówię, ja nie będę postępował według tam jego tam schematu. Że... Tak, widzicie się, bo ta głosówka stara, nie jest będę nikomu szkodził, jakieś oni teraz gadają, jakąś, widzę. Na krzywdę, coś takiego. A on myśli, że można każdego jebać z góry do dołu w internecie i będzie mi się to podobało. W zgodzie ze sumieniem swoim będę tak postępował. Nie, wcale taki nie jestem, jak on sobie myśli.
Od samego początku, jak on się pojawiał na Discordzie, to tylko mnie tylko do złego nakłaniał. No tak. No. On lubi, jak ty się upadlasz, wiesz, jak robisz jakieś inne rzeczy, bo to on taki jest, no. Mi to brzmi bardzo, jakby to o Janysie było. Ale to on o mnie mówi? On o mnie mówi, że ja go oglądałem? No mówi, że mi się zdaje, że... A, nie wiadomo, o świniaku. No. Ale nie odzywa się od dwóch dni. Może umarł, kurwa. Może nie żyje. Może ma swoje jakieś inne życie. No właśnie, to jest bardzo do niego niepodobne. Ja na przykład się trochę martwię o to, bo... Chcąc, nie chcąc, no to jednak wiesz, jak ktoś się nie odzywa do ciebie, to jest coś nie tak. Patka, grupa. Już. Obraził się Kamil dla jego. No. Kurwa, to jest dobry łeb. Muszę te słuchawki rozplątać, bo mam mikrofon całkiem przy brodzie. Poczekaj, wiesz. A pijesz piwko? No tak, piję swoje pierwsze. A twojej ukochanej nie przeszkadza to ilość alkoholu, ile pijesz? Ważne, że nie jestem pijany nigdy. Aha. Nie, Borne jest. Na ogólnym masz. Nigdy nie zobaczyła mnie w jakimś złym stanie. No to zajebiście. No wiesz, ten... Wodą bym się zatruł, jakbym w ciągu dnia coś sobie pił, takiego typu czegoś, jakiś soczek albo wodę gazowaną. Nie? Ale wydaje mi się, że z tego powodu jestem bardziej wrażliwy na ciepło i słońce. Przez to tak źle wytrzymuję temperatury. Ale właśnie tak myślałam, że nie pijesz tak, bo lepiej wyglądasz na buzi. A nawet idzie się powstrzymać do minimalnej ilości, jaką bym sobie chciał tam wypić. Znaczy 5 może, ja bym jeszcze mniej nawet bywało. A normalnie ile tak waliłeś? Cześć Mareczku. Cześć, no tak to normalnie, zawsze 8, wszyscy o tym wiedzą. Ale w dzień pracujący, a nawet do 10 jak jest wolne. I Marek, a co ta Ela opowiada niby, kurwa, że ty się z nią kochałeś szalenie, że płakałeś? Co to są za pierdoły w ogóle? No to po co ona tu przychodziła, żeby coś takiego napisać? Więcej kurwa, się z nią dobrze, jak chuj. I do tego domu, bo w przeciwnym razie stracę swoją kobietę, którą kocham i planuję sobie z nią właśnie całe życie teraz. Wszyscy są tacy, jak ty. No, bo ona to właśnie też dzisiaj jeszcze na filmie podważała, że to jest tylko przelotne. Śmieszne, nie? Ale zobaczysz. Że to nie jest na poważnie. Co ona w ogóle gada? Jakie ty masz na w ogóle plany? Opowiedz mi coś, bo ja już całkiem zgłupiałem z tego czytania. No, co tam, co powiedzieć? No, z Martyną to będziemy sobie mieszkać, albo na sam początek ona będzie chciała gdzieś wynajmować w mojej okolicy, żeby być bliżej do mnie. Tak ona mówi, dziwię się. Skoro od samego początku możemy tutaj ze sobą w tym domu moim dużym już zacząć początek. No, ciekawe, czemu ona nie chce tam mieszkać. Pracę oczywiście, ciekawe. Też będzie chciała znaleźć. Aha, to takie plany macie. A co z tym opowiadaniem, że ona gadała, żebyście w jednym łóżku spali w pierwszą noc? Gdzie się spał w pierwszą noc? Z nią w jednym łóżku? Nie, nie. No, ale fajnie mi się wpakowała, a ja zrobiłem idealne zdjęcie, że... A ile ty jesteś ze swoją nową kobietą? Ile już jesteś razem? Jak to ile? Od jakiegoś... Po Wielkanocy jakoś to się rozpoczęło, czy nawet jeszcze szybciej, nie wiem. Nie wiem, późno zacząłem dostrzegać jej intencje, że wiesz, naprawdę się mną interesuje. No, ale to jest ta sama kobieta, co wysyłała zdjęcia z nią nad morzem. No tak, tak, cały czas. No, to piękne imię ta kobieta. Dajcie mi jakiś zestaw pytań, to mu zadam. No, no.
Mareszko, nie zawstydzaj się. Czemu ty zawsze taki jesteś święty? O, tu jest na lince, dajcie na plaży pod moim jakimś live'em, który robiłem. O Jezu. Pojawił się komentarz. Fajnie się spędza z moją Martyną. Może zapytaj o to, dlaczego ja ten komentarz wcześniej nie powiedział o tym, nie? A powinienem zobaczyć, że ela u niego jest. Był tej osoby, to dziwne, tak nie? Ten komentarz. Spoko, wracam tam. No, szkoda, że tak ludzie mało czytali, to może by się szybciej dowiedzieli, jak to ma na imię. A wydaje mi się, że to był jej były, który zaczął się tam doszukiwać, z kim ona w ogóle się kontaktuje. Nie, ta laska naprawdę istnieje, to jest prawdziwa dziewczyna, ona istnieje. A też jesteście w... Jest. Dziękuję, Walo. No mówi? I kurwa, jak on chleje cały czas. Jaka normalna dziewczyna na dystansie? Jak to się nazywa, kurwa? Związek na odległość. Nie, na odległość. Czym blisko się... Kiedy bym chciał, to ona przyjedzie, ale najpierw nie zarobi na samochód. Daje buty, bo... tylko dlatego, ale gdzie daleko dzisiaj mieszkacie ogólnie? No daleko, daleko, poniżej Warszawy, między Warszawą a Krakowem. O kurwa. No a nie powiem miejscowość. Marek, no, ja mam jeszcze jedno pytanie, nie? Co, i to jest pytanie, co no, chyba dużo ludzi sobie zadaje te bo pytanie. Przecież nikt nie wie, że ona z Kielc. Czemu ty jest, tak kurwa? Późno po to wyszło, że ela jest u ciebie? Czemu ty od razu nie waliłeś prosto z mostu, jak ona przyjechała? No, no a musiałem poczekać jeszcze jeden dzień na zdecydowanie się o poinformowaniu. Bo ale tego samego dnia, w którym przyjechała ela, no to ona wyjechała, moja Martyna, z domu ode mnie. I ja nie chciałem, żeby tego samego dnia znowu jechała do mnie walczyć o naszą miłość. Ale jak? Jak chciałeś, żeby jechała walczyć o naszą miłość? Czy ty tam byłeś na miejscu? Po co? Co ty się babą chciałeś zasłaniać? Krecik! O co chodzi ci? Krecik, delikatnie trochę, proszę. Krecik, odpisz mi na privie, tu Gigi. Ważne, że ja nic nie robiłem z Elą, to wcale nie masz na pewno w nowych wiadomościach, bo ja mam nowe konto. Marek, a gdyby nie wypłynęło to zdjęcie, to ty byś Elkę tak przetrzymywał do wtorku, tak? W tajemnicy? Nie, mnie by nie było w tym domu, tylko. O kurde, dobra, pomyliłem się. No ale ona by przecież przyjechała, bo by nie wiedziała. Czekaj, złego imienia użyłem. Cholera, weźmie to. Kurwa, dobra. W końcu Kasia czy Martyna? Ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Właśnie on powiedział Martyna, no. Bo się zagubiłem jeszcze raz. Aha, chodziło o to, że dlaczego ja czekałem z wyjawieniem? Bo przecież ja nie miałem nic na sumie, to musiałem się niczym przyjmować. No nie, ale to nie działa naprawdę jego, no bo ja... A, tak cygale, to by kurwa siedział na dyskodzie. Bo jakby dziewczyna nie wiedziała, że ona jest, to on siedzi cały czas i patrzy, czy się o nim pisze. Panienka jest... I nie, by się wykorzystywał seksualnie, tak jak... No dobra, to teraz dołożę do tego. No to gdyby mi zależało na Eli, to ja bym sobie chyba wziął wolne w pracy i urlop, i żeby sobie z nią siedzieć. Nie, Reninko, ja napiszę do niej. Pastwę losu mojej rodziny, żeby tutaj sobie robiła, co chce. Tak mi na nie zależało. No. No, a jeśli następnego dnia, czyli w piątek po pracy przyjechałem, dalej ela coś tam mówiła, że tutaj zostaje, no to mi się nie spodobało. To w takim razie mnie tutaj nie będzie. No nie wiem, jak to jeszcze inaczej to wyglądało. No, ale Marek, bo to wychodzi na to, nie? Jak ktoś tak z boku na to patrzy, to wychodzi na to, jak ty byś to chciał wszystko zataić, do wtorku i jakby kolega nie puścił w obieg tego zdjęcia, to nie miał się o tym nikt dowiedzieć i my dokładnie. Wszyscy też czekaj, tylko skończę jeszcze, to jest pół zdania. To wszyscy, wiesz, myślą, że ty to chciałeś zataić, a twoja nowa dziewczyna wiedziała to od początku, że ona tam jest, czy też dopiero się dowiedziała przez internet? Nie, właśnie, że... Kurwa, co to? Ach, chciałem, żeby się internet nie dowiadywał, ale jednak się dowiedział i może nawet muszę podziękować mojemu koledze, który wypuścił to zdjęcie. A twoja nowa dziewczyna, jak ona się nazywa? Marta? Czy Magda? Nie, inaczej się nazywa. To tam dobra, wysrywie Elki masz napisane. Dobra, Ela zrobiła wysrywie przez... No, no właśnie. Dobra. Nieważne, jak ona się tam nazywa, ja ją nazywam. Kurwa! Ja i tak naprawdę nie powiem, jak się nazywa, ale już się gubię w zeznaniach.
Dobra, ale Marek, ona wiedziała od razu? No. Kaśka wiedziała od razu w pierwszy wieczór, jak Ela przyjechała? Czy nie, też jej pierwszy, nie bo w pierwszy dzień to ja wiedziałam, że zamiast odpocząć po powrocie do siebie, no to będzie się teraz dalej martwić. No ale patrz, ona się niby miała martwić, nie? No to co? To ona mnie nie... Ja wiesz, ja bym sobie tak pomyślał, no dobra, jakbym nie chciał narażać nową dziewczynę na trasę w nocy, nie? Ale to ja bym od razu rano poinformował. Kiedy ty poinformowałeś, jak ona się... No mniej więcej też, jak byłem w pracy. Ale ja też nie chciałem narażać podróżnej Eli z daleka z Krakowa, że się zdecydowała wybrać do mnie do domu. Ale po tym, co napisała na mój temat, to ja myślę sobie, że źle zrobiłem, że nie powinienem w ogóle tutaj jej dawać noclegu żadnego za te słowa, wszystkie, które napisała na mój temat przez ostatnie kilka dni. Ale ona nic nie pisała, dopóki ty nie napisałeś, nie nagrałeś. Ale ja nie będę trzymał tego w tajemnicy też. Trzymała w tajemnicy. Niczego nie będę. Kurwa, dobra. Wiesz, ludziom, właśnie wam z internetu, no to zdecydowałem się późno powiedzieć o tym wszystkim. A powiedz mi, Mareczku, w jakim stanie Ela jest? Jak się czuje? Nie wiem, jak się czuje. Jak była u ciebie? Dlaczego pytasz? Tak po prostu się nie jadłem w czwartek, nie jadłem w piątek. Kurwa, się to hiperwentyluje. Jak już Eli nie było. Jak ja się mogłem wtedy czuć, kurwa? Wiesz, a teraz piwko pijesz? No, ale już mam, po obiedzie jestem, no bo to mogę sobie zrobić piwo jakieś. Ukrecik z Inki, jak ale jest. Topiam, czy brązy? A, tak, cały sok jeszcze. Tak bardzo śmiesza w zeznaniach. Powiedział, że nie chciał udostępnić zdjęcia, po czym udostępnił zdjęcie, bo jednak Ela napisała wysryw, ale wysryw był dopiero po udostępnieniu zdjęcia. A to prezent mamy się spodobał? On zdecyduje. On odpowiedział, że po udostępnieniu zdjęcia. Dostała od Eli. Tak. I dopiero po udostępnieniu zdjęcia też się dowiedziała jako dziewczyna. Więc jakby on nie chciał faktycznie tego powiedzieć. A co on powiedział? On powiedział, że on ten moment... Zdecydował się udostępnić o tych i te informacje dopiero po tym, jak Ela napisała w sposób niekorzystny coś o nim w internecie. Rozumiesz? Szkoda. Ale teraz mamy już wszystko sobie wyjaśnione. I że nie chciał udostępniać zdjęcia, żeby jego Martyna tutaj już więcej nie musiała do niego jechać, ale jednak dobrze, że przyjechała ratować jego Martyna, to zależy od tego, to właśnie przyszłość. Katarzyna, tylko on w pierwszej kolejności mówił o niej Martyna. Tak, cytujemy. Powiedział Martyna, dostał od kogoś wiadomość, powiedział, o kurde, powiedziałem złe imię. Ja to zrozumiałem tak. Serio, jak ona ma na imię? No kurwa, właśnie teraz ma, że musimy się skupić na Martynie. Ja nie chcę bez osobowo mówić, o moja ukochana. No to jest Kaśka, tak, było na screenie z Messengera, że Kaśka, debil wymyśla. Momentu, aż to wyszło. Ale ja dostałam później też informację, że to być może właśnie nie jest dziewczyna, tylko jeszcze inna pizda, z którą on pisze. Zrobiła na ciebie negatywny wpis, tak? Nie. Ale to powiedzcie, o co chodzi, czy to w końcu powiedział, że czemu wcześniej nie powiedział? Tak krótko. Nie, bo za dużo byście chcieli. Ale to będzie nowy iceberg, może na mój temat zrozumieć. Ja nie chcę drążyć dalej, tylko to, co zapytałem, to, co mi odpowiedziałeś, chcę sobie nie chciał jakoś tego wypuszczać do internetu, nie chciał, żeby Ela się z tego poczuła, bo jest godzina 13 z Krakowa, a tak naprawdę nie chciał sprawiać przykrości tej swojej dziewczynie, bo była w dalekiej podróży od niego. Tak, i szła też do pracy. Nie wiedziała, żeby ta jego dziewczyna nie wracała. Czyli nie wiedziała jednak, a wirus pisał, że wiedziała od początku. I najlepsze jest to, że powiedział, że on się zdecydował dopiero powiedzieć wówczas, gdy Ela udostępniła wpis stawiający jego w złym świetle. Rozumiesz? Ale ja w to wierzę. W ogóle po tym. Tak, ja wierzę. Bo po prostu wersja, jaką ludzie, jak jest bardzo wymowna. Nie, ale niech Marek odpowie, gdzie spałeś wtedy? Niestety nie ze mną. Ale to nie będę o tym mówił. Tajemnica jest lepsza. To się ludzie pytają. Że on nie chciał Poczekajcie, bo on tutaj zeznania składa takie chore, że trzeba tego wysłuchać. Ale bardzo zainteresowany jesteś, tak? Elka była mentalna i poszła do twojego. Ale nie rób takie teraz tutaj, wiesz, do odcinania mu. To tylko teraz było pytanie, gdzie on spał, a ty mówisz, zrobisz z tego jakąś tajemnicę. Chłopie, po co jakiś nie mówisz? Za mnie pizdę, masz mordę, kurwa, jak na reklamie Kinder, nie spodziewałem się. A Sabrinka jest z nami, czy Sabrinka jest tam? Będzie pisać o mnie takie rzeczy.
No ale cześć, Marek, kochana. Ludzie odbierają wie? To tak, że Ela przyjechała, ty to zatroiłeś. Nie będzie interesować, mogę zniknąć. Spałeś z nią w jednym łóżku. Nie spałem. Nie. Właśnie, i że... potem dopiero jak cię kolega sprzedał, to ty zrobił, to tobie się zaczęła palić ziemia. Rozumiesz? Tak, ludzie to... Nie, bo już o 8 rano nawet zacząłem pisać do znajomych, że czy Elka dała ci spokój, no to odpisałem, poczekaj chwilę, będziesz w szoku, bo nie chciałem, nie mogę czasami w pracy, bo ja mam tyle razy przyłapania mnie przez szefa, że z telefonem w łapie siedzę na pracować. No to Marek, to czemu ty nie rozwiejesz tych wszystkich, wiesz, tam jakichś domniemań i na przykład jak z tą osobą gadałeś i mówisz teraz o 8 rano, nie, to czemu ty nie walniesz jednego screena i masz spokój, nie, i mówisz pocałuj cię mnie w dupę. Nie robię, nie screenuję. Znaczy nie wysyłam niewłaściwym osobom screenów żadnych. Powinniście mi zaufać i tylko tyle chciałbym, żebyście zrobili. Marek, nikt ci nie ufa. Po tym, coś ty już wszystko odwalił, nikt ci nie ufa. I dlatego się musisz bronić twardymi dowodami, bo twoje słowo strasznie straciło na wartości. I ogólnie jest przyjęta wersja taką, jak ja ci mówiłem, że po prostu chciałeś zataić, spałeś z nią, kolega pocisnął zdjęcie w internet na drugi dzień, koło południa i ty się po prostu zesrałeś w nachy. Jak było inaczej, to powiedz, jak było. Zesrałeś. Nie potwierdzasz, dobra. Nie zaprzeczasz. Co ty? A płakałeś po wszystkim w tym lesie? To jest nawet śmieszne, kurde, wiesz. Płakałeś, pytam. To jest głupie, czy wy jesteście jakimiś nowymi obserwatorami? Marku, bardzo spokojnie mówiąc, to jest teraz tylko jedna wersja. Ela mówi, że spałeś z nią. Macie jeszcze jakieś pytanko? Ani nie zaprzeczasz, ani nie potwierdzasz. To powiedz twoją wersję. Do śmiechu. Wracam. Jak tam było, Marek? Było coś z Elą, czy nie? Nic nie było. Nic nie było. Kurwa, chyba komara musiałem zabić. Szukam tej wiadomości. Jakieś... A w tym lesie byłeś z nią? No właśnie, chciała ze mną pójść i jeszcze nagrać film, ale ona zawsze, kurwa, po chuj ją zaprowadzałem, a po chwili z tego lasu poszedłem. Czyli byłeś w tym lecie. Bo, no wiem, że byłem. Tylko ona chciała nagrać film, właśnie na ładnej scenerii, bo tam jeszcze jest. To już w ogóle wiadomo, no słyszycie. Fajne drzewa i nieskoszona łąka. Przecież ja to mówię od początku. Oni z tym razem chuja robią Elkę. Nie, słuchaj, dobroczynek, akurat to nie jest prawda. Ja wiem, że ciężko uwierzyć, ale ta dziewczyna jest jego dziewczyna. Naprawdę, ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale naprawdę. Ta dziewczyna jest takim samym uposiem jak Marek, bo ja zacząłem wątpić, że ktoś logiczny byłby z nim z nim otrzymać. No właśnie, powiem wam, że gorzej, że ona tak jakby nie jest uposiem. A co ona mogła widzieć o godzinie 20:20? Na pewno zaburzona, ale ona nie jest, wiecie, w tym tempa jak on. Naprawdę. I to jest dla mnie, to dlatego to jest takie zdziwienie duże. To, tak czy tak. Ona musi być, bo jest zaburzona. Ja tego nie rozumiem, ale mi chodzi o to, że ona nie jest wcale taka głupia, naprawdę. Kurwa, ja też go nie rozumiem. Kryciku, czy ty możesz zapytać Marka o to, jak to się stało, że Ela doskonale wiedziała, kiedy on będzie w domu, o której kończy pracę, że już skończy. Turneo w Polsce. Czy on ją zaprasza? Czy ona tak zgadnęła i nie wiem, wróżyła sobie, że już skończył po Polsce jeździć? Zamykał furtkę, żeby nie można było bezpośrednio do mnie wejść. Tak jak ona bardzo szybko się zadziewczyna, Marka. Normalnie była z nim zakochana. Może zadzwoń do Eli, powiedz, żeby nie przyjeżdżała. Mama, skoro jest ona do niej wypisywała z fejku, nawet teraz przyjechała, to odblokowałem Elę. Widzisz, sama mówiła, że to ona wybrała tam te termy i tak dalej. No ona ma. Ona tylko dlatego wybrała Marka, żeby skurwiać Elkę. No, mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że tak. Naprawdę to jest nie stała na mocno, to odblokowałem ją, żeby jak Marka coś się chciała napisać do mnie. Ja bym się dowiedziała, że mój chłop by się przez moc swoją było, to bym za chuja po niego nie pojechała. Ona nie śpi po nocy. Ja pierdolę.
No to wiesz, jak ktoś chce mi powiedzieć, no to niech lepiej napisze. Nikt nie byłby skąpą, który żyje życiem swojej ex, nie? Bo to jest... Jezus, ale on, brat dał dwie. Ale oni w takim razie żyją razem. Razem, ja, tak. Tam kolejne jakieś chyba cztery i mówię, nie, przestań kurwa pić moje piwo, bo biorę chyba trzy litry z butelki, a ona resztę całą do szklanki i pochłania to, wiesz, tak momentalnie. Nie, chciałam dostać takie ostateczne potwierdzenie tego, że Ela tam się nie zdziwiła przypadkiem, tylko że Marek ją zaprosił. No tak, to jest bardzo mądre pytanie. Co będzie, jak ona... Tak, to jest bardzo mądre pytanie. Screen, no bo ona wiedziała dokładnie, kiedy tam to pojechała, nie? Tak, no cały czas byli różne po Polsce. Zakopane, Kraków i nagle się okazuje, Ela jest u mnie. No, nikt nie wiedział, że Marek jest w chacie, tylko nagle Ela wiedziała. Nie ma naprawdę na nas. I teraz, jeśli będzie chciała mieć naprawdę coś, no to z Moniką przyjadą we dwójkę na chwilę. No i najważniejsze, że jeszcze Marek... Albo Monika mnie, albo ja, albo Ela Monikę. Ela Monikę ze mną, ale ja przypadkiem wylało przez swojego. Wydaje mi się, że będzie jakaś prowokacja. A może oni się omawiali, że ona zostanie do wtorku? I co? Z dupy założyła, że zostanie do wtorku, jak on pracował? I ale kiedy to nie istnieje policja i można zadzwonić? Pisała, że... No, ale 112? Czy do dziennikowego żebym nie jechała po nocach, to przyjadą. Bo jakiś kochany. Nie chcę, żeby ona była w twoim domu. No, ale on tam myślę, mówi, że jak ją zobaczył, jak a chuj będzie miał obchodziło, że taksówki już nie będą chciały jeździć. Coś tam i drugie było słowo pożądanie. A późną, właśnie, po zmroku się nie chodzi po wsi bez kamizelek. A ona jeszcze z walizkami będzie chciała. Kurwa, tego się boję. Ale czego? Wystarczy zadzwonić i przyjadą i ją wezmą. Lepiej, żeby tak było. Ale to ty musisz zadzwonić. No. Nikt tego za ciebie nie zrobi. No to zrobię to, to. Ale do dzielnicowego zadzwonię, bo ja nie chcę się z tym człowiekiem na 112 użerać, a gdzie to jest, i, wiesz, żeby mu tłumaczyć, jaki jest powód interwencji. No, ja nie jestem Krzysztof Kononowicz, że przyjeżdżają policja u mnie na zawołanie. Powiedz mi, a z czego ona taka uradowana na tym zdjęciu? Ale ten Marek się wkopuje, skoro nie chce na 112 była świadoma tego, że robię zdjęcie mieszka, może. W takim razie Eli dał dokładną instrukcję tego, gdzie mieszka, skoro tam trafiła bez problemu. Ona twierdzi, że to zdjęcie zrobiłeś z ukrycia. No, taka poza, taki uśmiech, satysfakcja i zadowolenie. Co na tym zdjęciu jest widać? Ciekawe, z czego ten uśmiech, satysfakcja i zadowolenie? Gdzie są te zdjęcia? Ja mam tylko jedno zrobione zdjęcie i tych walizek, które leżą u mnie na progu. I te nożyczki. A nie, aha, te nożyczki, tak. Nie, te nożyczki okazały się jednak, że to były moje z szuflady, tylko że tak się zestawały i zardzewiały. Marek, a czy ta afera z przyjazdem Eli miała nigdy nie wyjść? Jak to nigdy nie wyjść? A ja bym nie mógł żyć w spokoju właśnie z tą... No bo generalnie tak zakładałeś na początku, nie? Mówiłeś, że ktoś tam powiedział, kolega z pracy. Nie, właśnie nie zakładałem. Było wesoło do czasu. A zamoczyłeś? Od kiedy ona właściwie tam siedziała i nikt o tym nie wiedział? No pisałem, że czwartek, 17 godzina to już powinna być u mnie. A ja spałem do 19.20. Brat przychodzi do mnie do pokoju i mówi, a Marek, ktoś do ciebie. No, no i wtedy pierdolca dostałem od razu. Już... Marek, ale ty mówiłeś za pierwszym razem, że o 19.20 cię obudziły głosy, które słyszałeś przed pokojem. I wyszłeś. I tam poszedłeś, a teraz mówisz, że brat przyszedł do pokoju i mówi, ktoś do ciebie. Moment. To jak to było, naprawdę? Prawda jest taka, tak jak że teraz powiedziałem, się nie już tam nie gadaj. Wylosuję takie szczegóły ci jeszcze potrzebne. Ale czy był ten spacer w lesie jakiś, Zelo? A co on teraz w ogóle powiedział, że zaprowadziłem ją tak, żeby nie powinna być gdzieś u mnie? No, że jest takie fajne miejsce. Słyszeliście to? Bo miała nagrać filmik. Bardzo dziwne to jest. O 17 już powinna być u mnie. Żeby fajne ustroje i fajne miejsce znalazła. Genialnie się czuje. Nie, bo naprawdę nie jest potrzebne. Nie, to nie ma to słyszeć. Dobra, Marek, a jak ona teraz będzie co tydzień do ciebie przyjeżdżała albo co dwa? Nie, nie będzie przyjeżdżała.
Skończyły się pieniądze. Ej, a czym tak, pojechał tą laską na drugie wakacje nie, i już mu się tak nie podobało, jak no to Elka, nie, mojego zdania swojego nie zmienię. Właśnie, ona nie, pewnie nie pijąca. I ona znowu 200 wyda. Nie tłuką się, pomogą. Ale chyba widzicie, w jaki sposób ona mnie opisała, komentowała w internecie. No jak ona z całą rodziną opisywała Marię. No a wcześniej tak, ale dopiero od Kazachów, od kurwa komunistów, od ruskich wzywała ciebie. A mnie od Rumunów i jeszcze nie wiadomo jakichś tam innych z zachodu, a czy zachodu ze wschodu obcokrajowców. I skończyło się moje współczucie. To jest taka sama sytuacja, przyjechał Sajko do mnie, ja po obudzeniu, ja nie wiem, co ja mam ze sobą robić i wiesz, ten rozkojarzony umysł. Kłamie i tyle, nawet nie potrafi, nawet sobie tego nie pomyślał, ale wszystkiego, jak to opowiadasz. No i właśnie, łatwo jest tam nie wpłynąć, jak chce się... Nie, ja nie mam pojemności na te wszystkie wersje. Mam coś zrobić, o kurwa. Jakby tam poszła frustracja... Ale bo ktoś taki, wiecie, masz chyba sentyment do tej Elki, nie? Bo to twoja pierwsza dziewczyna taka seksualna, nie? Ty Marek, a ja mam takie pytanie, czy możesz Janysa na ochroniarza? Niech tam pójdzie ktoś, bo może wyjaśnić tą spierdoli. No to Kitku by się pewnie odpaliła. On by od razu poszedł, jakby mnie tylko usłyszał, nie ma szans w ogóle. No ale tak, nie możesz mu pytania zadać wprost, bo on ucieknie. Ostatnio spierdolił, jak powiedziałam, Janys Kasia. Janys nie jest do mnie żadnym wcale fajnym kolegą, chyba mi się wydaje, jak to nazwać. O co się go zapytać jeszcze? Huragan, idź w delegację. No chyba chce mieć taką właśnie takie do człowieka, który będzie tylko... Jestem strasznie nie na czasie i... On sobie bardzo odpuszcza. Pogardzany no wiem, przez ale, tego... No musiałabym... Wiedzieć, nie ma swojej dumy, właśnie nie potrafi się postawić. I on takie to pytanie o to, co Sza mówiła. Sza, jak to było? Dlatego, że lubi kontakt. Jak to się stało, że Ela do niego trafiła? W sensie, było turne po Polsce, kiedy jeździli po Krakowie, po Zakopanem. Jak to się stało, że Ela idealnie trafiła w czas, kiedy on jest... Ona wiedziała, że on już wrócił, jak my nawet nie wiedzieliśmy. Tak. Skąd ona wiedziała, skoro my nie wiedzieliśmy? Czy on do niej pisał, czy uprzedzał i czy on zapraszał? I że wiedział, że jest sama, w sensie, że wiedziała, że jest sam, nie? Widziała, że jest sam nagle. Wspominasz te czasy? I o co chodzi z tym, że powinno być o 17? Ale nie żałuję, że te dwa lata znajomości, które tam z Elą sobie zrobiłem, że... Nie żałujesz. Nie żałuję, bo by mnie nie spotkało wiele różnych doświadczeń w życiu albo ludzi. Marek, jeszcze mam takie pytanie, skąd ona wiedziała, jak trafić do ciebie? Fanboxa kupiłem, albo wystarczy zapytać się byle kogo w internecie, chociażby psychotropa. A skąd wiedziała, że ty będziesz w domu, skoro ty byłeś w Krakowie i Zakopanem? Przecież ona wiedziała, że ty wróciłeś. No i dzisiaj omawiałem z moją dziewczyną ten temat, że mogę sobie dodatkowo jeszcze dwa dni urlopu wziąć, to byśmy dopiero wrócili. Przyjechała dokładnie, kiedy wróciłeś, a nie było twojej dziewczyny. Jak to się stało? Ty pisałeś do niej wcześniej? Nie, w ogóle nie pisałem do Eli nic. A skąd ona wyciągnęła takie informacje? No ale ona była dokładnie. Ona wyjechała wtedy, kiedy twoja dziewczyna wyjechała od ciebie. Tylko, Marek, a jak wyglądała konfrontacja twojej dziewczyny z Elą? Kurde, czy ona się jakoś denerwowała bardzo, czy... Jezu! Nie wychodzi... Nie, no po prostu na biegu wstecznym uciekaliśmy tą moją dróżką polną. A Ela do nas z fakaczami tylko pokazała się. Nie dogoniła mnie na szczęście. Wziąłem sobie torbę podróżną. No i widziała może tam jej twarz, jak ona tam wygląda troszkę. Czyli biegła za wami? Biegła za mną, tak. No i za nami, no. A długo tak biegła? Tam 10 metrów. Okej. Okay. Kurwa, straszne rzeczy. Ale nie. Tak nie będzie. To teraz co ja mam robić? Ja będę teraz brutalem, będę się agresywnie zachowywał. Jeśli jeszcze raz pojawi się kurwa Ela u mnie, no to dobra, zrobię coś sobie wbrew. Nie będę już miły dla niej nigdy więcej. Ale wiesz, że ją to kręci. O, zrobię coś sobie wbrew, bardzo ciekawa. Cik, jesteś tutaj jeszcze? Tak. Marek, ja bym tak możesz utasić jedną i drugą. Czekaj, Trutkawa, czekaj. Marek, o to chodzi teraz, że to na to i tak dalej. Mimo to, że się teraz by powiedziałeś, to jakby tego, jak to ludzie odbierają, nie zmienia, bo to wychodzi na to,
że po prostu przyjechała, chciałeś zataić, kolega sypnął, a ten... Ja nie mówię teraz, wiesz, że automatycznie, że chciałeś zataić, że było coś między wami, nie? Tylko mnie się wydaje, że ty chciałeś spokój mieć, żeby twoja nowa ukochana nic o tym nie wiedziała i żeby w ogóle internet się nie dowiedział. Ona miała po prostu we wtorek zniknąć. Nie we wtorek, ja nawet nie wiedziałem o tym, że we wtorek ona tak długo zamierza zostać. No ale oczywiście zwlekałem kilka godzin, zanim poinformowałem. A wydawało mi się zostawić na noc jedną, no to nic nie będzie złego, skoro nic ze sobą nie robiliśmy z Elą. Różnie. No ale Ela sprzedała mi historyjkę, że Ela zadzwoniła do taksówkarza, powiedział jej, że przed chwilą mówił, że miałby złotych, a Ela powiedziała, to tak dużo? No i się rozłączył, no i co? Za dużo współczucia mam, tylko tyle mogę sobie zarzucić. Bo wiem, jak tutaj jest ciężko teraz z takiej wsi do miasta gdzieś na pociąg się dostać, kiedy pociągi też przez noc nie jeżdżą. Gdzieś... Pani została na noc, a ty gdzie spałeś, Marko? U siebie samemu w pokoju spałem. A ona? No ona nie powiem gdzie. Marek, a nie próbowała sforsować drzwi w nocy? Dobra. No ale po co jak spali w jednym? Dobra, chciałbym coś powiedzieć o moim bracie. Bo on się zaoferował, że będzie ją nocował. I mają ze sobą wspólne fotki i mi się wydaje, że poproszę brata. Poproszę brata, żeby mi te kilka fotek wysłał, ja je zamarzę. Dobrze, a więc ona spała u twojego brata w pokoju, tak? I pokażesz nam zdjęcia z zamazanymi twarzami, ja tak? Mógłbym to zrobić, ale po chuj, wam wszystkie te dowody są potrzebne. Żebyś po prostu wyglądał na człowieka, a nie na jakiegoś ruchacza, jakiego nam przedstawia Ela. Po prostu. I wtedy zyskasz na wizerunku przed widownią i przed twoją nową ukochaną. Każdy zaczął myśleć po fakcie. No. Ja napiszę do Bradzika, żeby... No i dlatego takimi zdjęciami zrobisz to, że jeżeli to wszystko teraz po fakcie udowodnisz, że ona spała u twojego brata w pokoju i tam pokażesz wspólne fotki i tam chujemuje dzikie węże, no to wtedy będzie to wiarygodne, że się przenocował tylko dlatego, bo ci było żal i wiedziałeś, że ma małe lub znikome szanse, żeby trafić na jakiś pociąg. Co? Tylko nie bądź głosem innych ludzi też. Nie, ja tylko słyszę głos, a 9 spośród 10, które słyszę, mówi mi, że jestem normalny. Nawet w sobotę szukaliśmy ładowarki Eli. W sobotę? Nie, w sobotę, w piątek, pod wieczór. Nie było nigdzie ładowarki, a się odnalazła w pokoju brata. I ja zadaję sobie pytanie, co ona tam robiła też? Sugerujesz, co tam robiła? Skoro spała u niego w pokoju to i ogarniała, to nie dziwne, że ta ładowarka u niego była, nie? Tak, tylko że głupia Ela to zamiast spakować swoje rzeczy, to spakowała moje ładowarki, a swoją miała kurwa w pokoju obok. Dość, że mi się udało odzyskać jeszcze. Skoro była afera ładowarkowa, że gdzie jest ładowarka, bo ja chciałem wyjeżdżać ze swojego domu do hotelu, no to teraz gdzie jest jej, nie? Wielkie poruszenie. Znaczy dla ludzi to nie jest afera ładowarkowa, tylko nas... No właśnie, może zostawmy temat ładowarek i ja mam takie pytanie. Nie wiem, nie chcę gadać, gdzie ona spała. Nie chcę podgrążać ani siebie, pytanie. Ani mojego brata, niczego nie chcę podgrążać. O, już nie daj rady. Co? Zostawmy proszę temat ładowarek, ja mam takie pytanie do ciebie. Co zrobisz, jeżeli Ela faktycznie wstawi jakieś nagrania, z których będzie wynikać to, co większość osób zakłada? Jaka będzie twoja reakcja? Tylko, że nie było takich akcji. Ja mam tylko jedno zdjęcie, jak siedzieliśmy sobie w lesie na kocyku.
Przecież pornole Marka i Eli uśletają dawno dna, tak każdy przecież ma. Przecież powiedział, że ją odprowadził. I był kocyk. Powiedziała, że ją odprowadził. To jeszcze jedno zdjęcie mogę dodać. Teraz wyjdę na tego leczki, tak? A Marek? Reakcja twojej aktualnej. Wcześniej mówił, że nie był. Marku, ale mówiłeś wcześniej, że odprowadziłeś ją do lasu i wróciłeś. Tutaj pada tematyka kocyku. To gdzie jest prawda? Udziel proszę wywiadu, bo tutaj jest pytanie. Bo chodziło tylko o nagranie życzeń za 40 zł dla kogoś, ale ona to chciała obrócić inaczej, wykorzystać sytuację do innych celów. Pytanie o to, skąd ona wiedziała, że on jest na domu, której jest ja się ważne. Wykręciłem i zostawiłem ją. No ale oczywiście musiałem ją odpychać, a pocałunki otrzymywałem na twarz jakieś. A, czyli jednak się całowaliście. No to dobrze, to już dobijamy do brzegu. To teraz powtarzam pytanie, ponieważ koleżanka przerwała. Jedno z pytań było takie, skąd Ela wiedziała dokładnie, że ty teraz wracasz ze swojego turnę śladami Gawiny i jesteś w domu i twoja obecna partnerka opuszcza twój dom. Więc skąd Ela miała tą informację? No skoro ten mój kolega z pracy, no to... Nie wiem, komu on takie informacje udziela. Nie mam pojęcia, właśnie to jest właśnie złe. I skoro ja sam wam niczego nie mówiłem. Wy wierzycie w kolegę w pracy, bo ja już no, ale to nie zwalaj na kolegę, trochę. Tylko proszę powiedz, co ty mówiłeś Eli. Nikomu, nie mówiłem Eli, nie ma takich... No ale jak nie mówiłeś nikomu, to skąd twój kolega z pracy by wiedział, że akurat w tym dniu wracasz i akurat w ty o tej godzinie już nie będzie twojej partnerki? Ja mam nadzieję, że Ela udostępni screen, jak jej wyznaje miłość, ją zapraszam. Wypadałoby mu zadać to pytanie jak jutro. Czasem nie... Ale to nie jest pytanie do niego, bo on nie jest postacią główną w uniwersum. Ty jesteś jedną z postaci głównych. Zawsze ci na tym zależało. Ja mam swojego kolegę, którego o wszystkim informowałem. Właśnie, że zdradzałem się ze wszystkich swoich rzeczy, co się dzieje w domu i myślałem, że to będzie tajemnica że też. Spokojnie, Marku. Spokojnie. Mamy już dużo, już wiemy. Bo wiemy, że byłeś w lesie, że był koc, że były pocałunki i był grzybiarz. To wiemy, to jest to, co Ela powiedziała i to się zgadza. No, a ty spodziewałeś się czegoś innego niż... Nie, no bo jeszcze nie wiemy tego, gdzie ona spała, bo ty nie chcesz pokazać zdjęcia. Przepraszam, czy on powiedział, że... Mareka, jedne pytanie, tylko moje ostatnie z mojej strony. A twój brat ma dziewczynę, czy jest wolny? Tak, dokładnie tak powiedział. Tak, pokazał drzewa i zawrócił. Jakie drzewa mu jej pokazał? To jest skurwysyn kłamca pierdolony. Ale to on się z nią umówił, że będzie ją nocował, a nie ze mną. Jakie drzewa pisze? To był jej blat? Oni mieli tyle, tyle czasu. Nie, poczekaj, bo oni mieli tyle czasu na rozmowy, kiedy ja spałem, że Ela potrafiła zmanipulować nie tylko moją matkę, a jeszcze mojego brata, i z czego on teraz nie jest dumny. A czy ty podejrzewasz, że oni może spali ze sobą, bo tak się unosi z takimi nerwami, jak tylko w kontencie? Nawet, nawet lepiej, ale wydaje mi się, że brat by się brzydził, że ruchać dziewczynę po mnie jeszcze. Dobra, wulgarnie to nazwałem, przepraszam. To nie jest pochlebne. No, tak się unosi, jak się ma te działania, to na ruchu w lesie, co za ty. No, jakby zobaczyli to jej nazwisko, nie, ciekawe czy... Nie, się do tego, że fajnie by ją potraktowali. By powiedziała Kaga, by powiedziała Kaga. Bo ja rezerwując tak powiedział, wiesz, że on się niby na sobotę, no ale... użyłem swojego imienia i nazwiska, pokazałem swój dowód, bo był wymagany do rezerwacji pokoju. Godzina hotelowa kończyła się o 11 w sobotę następnego dnia. I nie miałem żadnych problemów z tego tytułu. Że jestem jakoś powiązany z tą Elą. Ale słyszałeś to, co on powiedział, że on myśli, że brat nie ruszył jej, dlatego żeby się brzydził ruchać dziewczynę po mnie. To czyli co, ja mam na świeżo po nim? No nie, no odzłogło się o to, nie, że dziewczyna była... Tak. No ja wiem, ale już tyle miesięcy się nie widzieli, więc ja tutaj nie widzę problemu. Mareka, jak ona zrobi screen z tego lasku i pokaże nam pocałunek z tobą, to co wtedy powiesz? Ja ją odpychałem, kurwa, wszystko robiłem, byleby, kurwa. Nie wierzę w to, że ona coś tam nagrała, bo ona chce zrobić teraz nagrania dopiero drugi raz, jak się wbije do mnie. Czyli znowu przyjeżdża? Wydaje mi się, że może... Nie wierzę w to, że coś nagrała, czyli było
coś, bo no bym nie miała co nagrywać, a nie wierzę w to, że coś nagrała. Ale to było o domu. Twoja dziewczyna wtedy też przyjedzie? Nie, teraz ja muszę już teraz stanowczo sam się obronić przed Elą, bo już więcej razy nie będzie przyjeżdżać do mnie. No to nie bierz koca do lasu. Więcej do mnie nie przyjedzie moja dziewczyna, jeśli ja już nie będę sam wiedział, co mam robić w takiej sytuacji. Nie bierz koca do lasu, dobre. Nie, ale już nie będę zaskoczony. W formie, nie? Teraz już wiem. No, to prawda. Wszyscy w rodzinie też wiedzą. No i poradzimy sobie. Ja już furtkę zamykam nawet dzisiejszego wieczoru. Nie wieczoru, nawet po 15 zamknąłem furtkę, żeby nikt nie wchodził. Tam jest dzwonek przy furtce i tam proszę dzwonić. No ale ty myślisz, że ona nie potrafi przejść? No zobaczymy, co się będzie działo. Tak nie można. Nie chcę, żeby wchodziła przez tą dziurę w płocie, gdzie... No, gdzie się krew polała. Naprawdę. Dorośli ludzie, Elka przyjedzie czołgiem, rozumiesz, a ten furtkę zamyka. Czy ja mogę spokojnie spać w swoim domu, co ja nawet tego nie wiem. Jeśli ktoś, brat czy matka, nie będą wiedzieli, co mają robić, postępować w jakiś sposób. Dobra, Marku, to ja teraz same pytanie ci zadam, bo pokażesz nam te zdjęcie, że ona spała w tym pokoju brata, bo zupełnie inne rzeczy mówi Ela na filmie. Nie zrobię tego wcale. Okej, okay, czyli na razie mamy tylko dowód Eli. Poczekaj, może zdecyduję się z jakimś dniem później, może za tydzień. Marek, później to cię nie będzie. Ja mam jedno pytanie. Po co ty wrzuciłeś do internetu film, na którym Elka tak biedniutko wyglądając siedzi na schodach, a ty ją wyrzucasz z domu? Bo ludzie pisali mi na Discordzie, że a zrób live'a z tego. Aha. No ale teraz, po tej głosówce, która teraz trwa, wiemy już, że były kocyki, były pocałunki, to po co ją tak poniżałeś? Po co ta pokazówka? Co poniżałem? A, nie, bo moje stanowisko było cały czas takie, tylko że uprzejmy byłem, zaprowadziłem... Na kocyk, do lasu. Ona z uprzejmością wyruchał, ja pierdolę. Ona tam się rozebrała. Ale no, ona była twoim gościem, nie ty jej. Na tobie spoczywała odpowiedzialność opieki nad Elą. No cholera. I bycia gościnnym mężczyzną. Prawdziwym mężczyzną. Co ty gadasz, chłopko? Kto się da radę obronić przed kobietą, która waży 45 kilo? Nikt siebie nie obronił. Wzięła za łeb, zaciągła na kocyk do lasu i już. Załatwione. Pyk. Całe szczęście, że mnie pobiła jeszcze przy okazji. Marek, no tak. Poczułeś się molestowany przez Elę? To kto? Molestowany się poczułeś? No. Właśnie, że tak, bo ja nie mam do niej żadnych uczuć. Już te 4 miesiące, które minęły... Wiecie, że na sprawie i molestowanie nie jest ścigane już na wniosek poszkodowanego, tylko jakby z obowiązku? Z urzędu, przepraszam. Marek, ja nie mam już do Eli żadnych uczuć i wcale żadnych pozytywnych na pewno, ale starałem się wypaść może jakoś dobrze, ale i nieważne co bym zrobił, to i tak ona wie swoje. Wypadłeś źle, Marek, bo to zdjęcie, na którym ten filmik, na którym Elka tak siedzi zdjęcie na schodach, z lasku jest a ty mówisz, wyjeżdżasz stąd, a ona tam siedzi jak ostatnia nędza i grzebie sobie w tej kosmetyczce czymś. Ale ja chciałem, żeby wracała do pokoju, do brata chciałem, żeby wracała, tam z nim porozmawiała. On miał ją jutrzejszego dnia, gdzieś tam w okolicach, jak się będzie chciała obudzić, zawieźć na dworzec, ale nie chciała wrócić do pokoju do brata. Od razu uważała, że on też był tym złym, który porobił jej fotki z ukrycia i wypuścił do internetu. Nie przerywaj, bo mógł. Nie, no i co? Ja też mówię. Słuchaj, chodzi o to, że ty na tym filmiku jej mówisz, że ona ma jutro wyjechać. No i to tak wygląda to bardzo fatalnie. To jak na reklamę fatalnie. No jeśli skopa. Fatalnie to wygląda, no to będzie następny razem skopa może jeszcze może zadam jej. Nie będzie więcej takich razów, że ona będzie u mnie w domu. A może jak kogoś pobijesz, to będziesz miał sprawę na psach, więc jakby no zastanów się, co mówisz. Tak, że znowu Elka cię pobije jak w Krakowie.
Nie możesz, Marek, nie. brać tego kocyka, bo on jest dowodem w sprawie. Tak jest, molestowania. I grzybiarz, nie zapominajmy. A w ogóle po co Marek, był ten kocyk w lesie? Trawa wam nie wystarczyła? A ty byłeś kiedyś w lesie? Wiesz, co to jest ściółka leśna? Przecież to jest twarde. Ile mrówek mnie pogryzł? Ja no, myślałam, że miłość pokona wszystko, nawet twardą ściółkę. No to chyba jesteś dzikiem. Dziękuję. Powiedziałam. No to co, to słuchajcie, to ponieważ sytuacja już się wydarzyła, to ja proponuję przejść do następnej. Czyli Ela przyjeżdża w czwartek, tak? Z Moniką, tak? A ja sobie potem radzę same. No tak, spodziewam się tego i dlatego się boję tego cały czas. A czy ty powiedziałeś Eli, żeby nie przyjeżdżała? A czy ona nie ma szansy napisać do mnie, że ona tak zamierza zrobić? Przecież jest odblokowana cały czas jeszcze, bo ja... Ale czekaj, skoro ty skądś powziąłeś informację, że ona do ciebie przyjeżdża, to może, skoro jest odblokowana, powinieneś do niej napisać. Elu, nie przyjeżdżaj, gdyż nie mam życzenia ciebie oglądać, gdyż ale... moja aktualna wielkość... Słuchaj, bo z Elą nie można tak stawiać na swoim, że nie przyjeżdża i ona posłucha tej rady ode mnie. Ona, wiesz, to jest najgorszy problem mojego życia, jaki mnie spotkał właśnie. Czyli przyjedzie. Możemy się spodziewać. Ale ty jej wydaj, Marek, ty jej wydaj polecenie. Po prostu nie przyjeżdżaj, nie otworzę ci, nie będzie mnie w domu. Będziesz stać na ulicy. Boże, a może on chce, żeby przyjechały? Ale tak ubrana jak dziw. Dobra. No i słuchaj, ona pojawiła się u mnie na podwórku, na schodach, siedząc ubrana jak dziwka. Co jest? Sąsiedzi też widzieli. Ja bym ktoś inny puścił, bo tak, ona musi wyznać. Przecież ona mi jakąś taką półką kiepuchę z brzuchem na wierzchu. No, z brzuchem na wierzchu. Ale takie rajstopy jeszcze miała ubrane. Tylko no zróbcie, że nie wiem, co Ela, no. Bo będzie dramat. Nie należy się wstydzić osób, które się kocha lub nie. Nie lub się no ale wiesz co, no to ona była tak ubrana, a nie ty. To nie ty wyglądałeś jak dziwka. Więc... Chociaż kurde, faktycznie mogę tak Boże. Jestem na tej i potem w kościele będą obgadywać. O panie, dobrze, że ja do kościoła nie chodzę. Marek, do Władysława ty się wybierasz? Dobrota. Nie, ja już mam lato skończone, jakie chciałem. Nie chcę mi się gadać, ale damy jak już jest stokrota, to się odezwę. No. Sandstorm, czekamy na ciebie. Nie chcę ci się gadać. A powiedz mi, Marek, a Monika z tobą pisze? Nie wykazuje takiej chęci, dopóki sam jej nie sprowokuje, żeby coś napisała. Czekaliście na mnie, to weźcie siady, nie róbcie, usiądźcie. Ja już siedzę. A Marek, czyli ty piszesz do Moniki? Wypuszczam pierwszego screena, mi się wydaje, na Monikę. Wydaje mi się, że nie powinienem pozostawić tego bez żadnego echa i muszę się obronić, bo wy macie wobec mnie jakieś tam bzdurne wyobrażenie. Ja bym nie wypuszczała tych screenów na twoim miejscu, bo wiesz, jak to jest ze screenami, to się za chwilę kończy. No bo wtedy ten jest chuj, bo wypuścił screena, ten jest chuj, no i nie można mu prawdy powiedzieć. No i fajnie. No. Ale mówię na najlepszej. Wypuszczaj. Nie najlepsza dostała, dostał. Kilku innych administratorów też dostało screeny, co kombinowały Ela z Moniką, a ja ukradłem telefon Eli i zrobiłem te screeny. Kurwa. No, podajesz, Marek. Dawaj screeny, Marek. Nie wysyłam. Z nie najlepszym sobie porozmawiajcie, bo skoro ona nie chce mnie bronić w żadnym tutaj... No, ale przed chwilą powiedziałeś, że będziesz wypuszczał. Mógłbym. Marek, ale ty jesteś dorosły facet, ty sam powinieneś pokazać. Chcesz się mnie prowokować. Skoro ten serwer nie należy do mnie, nie najlepsza nie chce mnie w niczym bronić, no to po cholerę ja tutaj płacę ten abonament. Czyli powtarzamy to, co było za każdym serwerze, że się obrażasz. Marek,
Marek, wewnątrz to. Nie czaję, w czym się mam bronić? Gdzie, no, jak ty nie czajesz? To wirus może, się odezwie, że może będzie mógł coś powiedzieć miłego na mój temat. Skoro ty nie potrafisz nic. No. Marek, no, ja Marek ma ładną brodę. Marek ma ładną brodę. Pierwszy. Tak, chciałam to powiedzieć, że Marek ładnie wygląda z brodą i chciałam ci pogratulować nowego związku z nową kobietą. A ja chciałam powiedzieć, że po prostu Marek, tak to jest, cokolwiek nie zrobisz, to i tak będzie źle, więc... Zapraszam na ogólne. Już idę zobaczyć. A o co chodzi z tym abonamentem? Ja tu nic nie płacę. Ale ja mam ten premium czy coś, łagosy, cokolwiek. Okej, nie złapałam tego. Myślałam, że mi z konta samo ściąga, co się zdarzyło już parę razy w moim życiu. Ja chciałem to... O kurde, dobra, wirus. Jeszcze jedno pytanie, nie? Dziękuję, Marek. Wirus, ale ja tego nie zrobiłem. Marek? Nie. Dobra, dziękuję, Dobra, rozłączam się i ja nie chcę więcej. Nie zrobiło się, ale jak wirus miał dostępu. Niczego wam tłumaczyć. Nie będę wam niczego tłumaczył już teraz. Dobranoc. No pogadaj z nami, jakie masz plany, no. Marek, powiedziałbyś, że kurwa przeruchałeś se Elkę, kurwa, przez weekend, masz to w dupie, kurwa, temat by się zamknął, a ty udajesz, że ona przez weekend u ciebie była, kurwa, ty spałeś w hotelu 60 km dalej, jak ty, kurwa, codziennie chlejesz pod sklepem, kurwa, i tyle mam do powiedzenia. Spała ze mną i tyle, kurwa. Heniu, to ty spałeś z Elką? Chyba tak. To był Heniu tym razem. No, ale Heniu to już chyba ze wszystkimi spał. Czy Marek już wyszedł? Tak. Chuj mi! Oda.